Historycy natrafili na ślady ludzi, którzy przeżyli zagładę Pompejów. Odkryto dokumenty, które świadczyły o tym, że ponad 200 osób przeżyło erupcję Wezuwiusza, która zniszczyła starożytne miasta Pompeje i Herkulanum w 79 roku naszej ery. Przez wiele lat uważano, że erupcja Wezuwiusza była apokaliptycznym wydarzeniem, w którym nikt nie przeżył. Jednak nowe ustalenia archeologa Stevena Taka wskazują, że ta historia jest znacznie bardziej złożona. To właśnie dzięki jego pracy odkryto dowody na setki ocalałych, którzy osiedlili się w 12 okolicznych miastach. Na przestrzeni lat dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, m.in. tego, że erupcja Wezuwiusza trwała ponad 18 godzin, a ludzkie szczątki znalezione w Pompejach i Herkulanum stanowią tylko ułamek populacji tych miast. Wiele przedmiotów, takich jak wozy, konie czy skrzynie na pieniądze i biżuterię, zniknęło, co mogło sugerować, że zostały one ukradzione, albo że niektórzy mieszkańcy zdołali uciec. Stephen Tuck opracował metodologię, która pozwoliła mu zidentyfikować potencjalnych ocalałych. Szukał on unikalnych nazwisk pompejańskich i herkulańskich, a następnie śledził losy ich nosicieli w okolicznych społecznościach po erupcji. Wtedy odkrył, że większość ocalałych osiedliła się na północ od Wezuwiusza, poza strefą największych zniszczeń. Niektórzy z nich odnieśli zresztą sukces w nowych miejscach zamieszkania. Rodzina Caltilusów założyła świątynię boga Serapisa w Ostii, a rodzina Umbriciuszów rozpoczęła interesy w Puteoli, choć zdarzały się przypadki i tych, którzy mieli mniej szczęścia i popadali w ubóstwo. Wiemy również, że cesarze rzymscy odegrali ważną rolę w odbudowie tego regionu po katastrofie, inwestując w nową infrastrukturę dla przesiedlonych populacji. Historia ocalałych z Wezuwiusza jest budująca i pokazuje, że nawet w obliczu wielkiej tragedii ludzie już od tysięcy lat potrafili się zjednoczyć, wspierać i odbudowywać swoje życia. Tym akcentem zostawiam Was z Waszymi myślami i zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.